Cześć, witajcie, jestem Ryczko, witajcie w kolejnym odcinku z gry Prison Architect. W sumie patrzę, że ostatnio zastanawiałam się, na ile dni zostawiłem grę. Co nie? Teraz najpiszę. No. Nie było tematu. Zanim przy tym rozpoczniemy grę, tutaj jest takie zdjęcie. Takie zdjęć w grze jest ponad 177. Jest zdjęcie numer 122. No. Fajnie, puścimy grę na szybsze tempo. I dzisiaj w planach będzie zaplanowanie, w ogóle też odkryłem, że jak najadę na generator, to widzę, ile moc pobiera i ile jeszcze nie zostało. Ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj będziemy planować, jak grę puszczę na jakimś tempie drugim, niech sobie pomału leci. Co nie? A my tutaj będziemy planowali nasze cele. Na pewno co? Zostawimy korytarz, dwie kratki, czyli tutaj jak będzie ściana. Przykładowo, czekajcie, no zróbmy tak, tu będą drzwi wejściowe, podwójne. Ściana, korytarz, nawet takie trzy kratki. Czyli pierwsza cela będzie tu. Nie, przepraszam, tu. Będę chciał robić takie cele dormitoria, nie takie cele. Ale będę chciał robić cele sypialne, które może być więcej łóżek. I ja będę dawał tutaj łóżka, żeby były po cztery osoby na jedną taką celę, czyli dwa takie łóżka podwójne. I dam im tutaj jakieś radyjko, prysznic, kibel, żeby dobrze się czuli i będę im to robił jakoś, myślę, tak... No czekajcie, zaplanujmy. Takie łóżko ma miejsce, zajmuje... Będziemy to obiektami robić. Łóżko zajmuje miejsce 2 na 2. Co nie? Dałbym im tutaj miejsce do modlenia się z dywanikiem. Kibel na trysk. I jeszcze radio. Nie, no i radio. I jeszcze tutaj jakieś, nie wiem, krzesełko. Czyli taka cela będzie miała rozmiar odtąd dotąd. To będzie 5 na 7 plus drzwi. 5 na 7. Tak, czyli taka cela będzie miała, będzie 5 na 7. Czyli tutaj będzie trzeba takie skopiować. Gdzie się tutaj chyba miałem? Szybkie budowanie. Klonuj. I chodzi, żeby sklonować. No, niestety nie wyjdzie, bo to nie jest zbudowane. Dobra, będzie trzeba rozklonować te cele. Chyba będzie korytarz. Tutaj będzie 5. Zróbmy korytarz. Kolejne 5. Korytarz, kolejne 5. A nie, bo te się nie muszą stykać. No to czekajcie, zrobimy tak. Wiecie co? Dajcie mi chwilę. Ja to sobie ładnie tutaj zrobię, zaprojektuję i się widzimy. Dobra, zrobiłem tak. Zobaczcie, tutaj będą takie cele. Po 5 w rzędzie będzie... Łącznie tutaj będzie, po 5 takich w rzędzie tutaj będzie 30 cel. Będzie tutaj wyjście gdzieś dalej. Co nie? Duża kuchnia, duża stołówka, kuchnia. I dwa, czekajcie, czy mi się zdaje, czy to nie jest równe? Chciałem powiedzieć, że dwa identyczne budynki do zabudowy. Tutaj jest 12, 13. No i dwa identyczne, teraz będą identyczne. No i dwa prawie identyczne budynki jeszcze do zabudowy, typu na przykład... jakiś pralnia, suszarnia, coś tego stylu. I tutaj w takiej jednej celi będą siedziały cztery więźniowie, dokładnie cztery dziewczyny. To jest więźnie dla dziewczyn. I tych będzie łącznie, będzie to 4 razy 30. Tu będziemy mieli 120 więźniów w naszym więzieniu. I to będzie raczej strefa niskiego rygoru. No to co? My to zaczniemy od razu budować. Budynek ceglany. Ile tu wyjdzie nas? Git. Rozwali mi ściana, ale nie wiem, czy drzwi. Nie jestem pewien. Automatyczne światła się nie robią, to jest dobrze. I będziemy mieli wtedy 120 więźniów, co na jednego jeden stran. To będzie 120, to muszę podzielić przez 3, to będzie potrzebował 40 strażników na nasze więzienie. Potem na jednego więźnia przypada 3, tak według moich mikroobliczeń. To co, oni nam to zaczną pomalutku budować. Tak.
No i co? Zobaczymy się jakiegoś, bo ja wiem, kolejnego dnia, gdy oni to zbudują. Zbudowałem to jakieś 10 minut planowałem. I zobaczcie, tutaj będą tak. Cztery, w kuchni będą cztery umywalki. Będzie tutaj 10 kuchenek. Dwie, trzy, cztery, osiem. I 10 lodówek w naszej kuchni. Jeszcze dam tutaj zraszacze, bo tutaj są incydenty. I właśnie przy okazji dam tutaj też zraszacz. Jest zraszacz, żeby to ewentualnie, jak już miałby być pożar, żeby się to nam nie spaliło aż tak szybko. Sonia, taka mała rurka. Gdzieś tu miało być. Git. Przy okazji chciałbym, żeby przywieźli. Co mamy minusowe wydatki? Chyba będziemy chcieli mieć tych więźniów średniego ryzyka. Za jednego jest $500. Przyjmij nam 5 więźniów. Bo my tracimy teraz $1000 dziennie. I to dużo, to jest tyle. Nie, to jest na serio dużo. Dobra, za 70 godzin dostaniemy trochę pieniędzy. 11 łącznie tysięcy nam wyjdzie. Ok. Dobra. Dobra, oni to pomalutku budują, ale idzie to im jak koza z nosa, tak szczerze powiem. Niby. O, lekarze nam w końcu zbadali. W sumie był taki dźwięk, który. Dobra, tu nam budują kredyt, ten robi monitoring. W sumie mógłby też pójść w psy, bo to jest tylko 1000 dolków. O, ten idzie w końcu w konserwację. My tutaj jeszcze patrzę. Tutaj na przykład by można było zrobić jakiś. Szpital w sumie. Wiecie? Znaczy, będzie miał przejście przez kuchnię. To może tutaj na dole jakiś szpital. W ogóle za godzinkę będzie 1000 więźniów. 1000. Co ja powiedziałam? A, i szybko rozmieszczenia. Chciałbym, żeby tutaj siedział cały czas jeden strażnik. I w stołówce cały czas jeden siedział. Więcej na razie nie będziemy potrzebować, bo mapa nam teraz zniknie za 10 sekund. 7, no 0. Jak więźniowie wysiądą, o widzicie, to teraz już tam, gdzie nie ma ludzi, będzie ciemno, nie będziemy widzieli. Tutaj się o to nie martwię, tutaj i tak nikogo nie będzie. Chciałbym, żeby więźniowie jeszcze mieli rozmieszczenie, że to jest w sensie wspólne i tylko jedna rzecz, tylko dla personelu. Muszę im to zaznaczyć, żeby mi tu. Mamy już minus tylko 250 dolków. Jeden bada psy. O, ten już to zbudował. To bym chciał, żeby zajął mi się czyszczeniem. A, i może bym chciał, żeby. Nie wiem, mieć trochę więcej. 10 strażników. Wiem, będę trochę na minus, no ale. I jeden ma rozmieszczenie. Ma patrol niebieski. Git. I jeden ma mi tu siedzieć non-stoper, żeby mi te drzwi otwierał. Chociaż może źle zrobiłem, bo on teraz tu będzie chodził tędy, cały czas te drzwi otwierał i będzie im łatwiej uciec. Po prostu dajmy, żeby stał tu na drzwiach. I tyle.
Kurde, nie mam logistyki. Może zróbmy, żeby... Nie, że siedzi tu dokładnie, a niech po prostu on chodzi. Tą drogę mu skrócę o te trzy. Albo tak o dotąd. Niech chodzi, żeby te jedne drzwi dalej zabezpieczały to wszystko. I niech chodzi po tej ścieżce. Coś takiego. Tutaj daliśmy poczwórne drzwi. Tu mi pomału budują. Patrzę, że za chwilę wszystkie ściany się wyburzą i będzie źle. Ale za chwilę. Długo. Mamy minus 10. Właśnie. Została się do nas napaść na policjanta, przyznała się do winy, ta ma posiadanie narkotyków 3 lata. No za co w ogóle wysiedzicie? To była 4, uprowadziła kogoś. Zostało jej jeszcze trochę. To jest akurat nią kryminalistką Big Dick. Duży członek, no, napad z bronią, składanie fałszywych zeznań, zakłócenie porządku, napaść i trochę innych, no to są raczej najgorsi, patrzę. Co kur... Umyślnie zabiła 10 osób, potem składała 4 razy, składał, w sensie zabiła kogoś, co nie, w sensie umyślnie, ze świadomością zabiła kogoś. Potem składała fałszywe zeznania, potem zabiła kolejne jeszcze 3 osoby. Ma 60 lat siedzieć, ma 33 lata, czyli jak z tego więzienia, jeżeli dożyje, będzie miała 93 lata, jak wyjdzie. Niemożliwe, bo się zdechnie szybciej. Ale. Tak, więźniowie są głodni, ale to dlatego, że tutaj siedzą. Nie wiem, może dajmy im tutaj jeszcze ławkę jedną. Dajmy im jedną ławkę. Jeden stół więcej. Te dwie osoby mi zaraz będą głodować. A! Izolatkę mają. No git. Nawet to nie musi być. Ja myślałem, że po prostu za mało miejsca. W sumie, jeżeli brygadzista się nam z tym tutaj wyrobi, blokuje czyszczenie i ogrodnictwo, zatrudnia dwóch ogrodników, jednego ogrodnika, dwóch do czyszczenia typów, i zarobię. Jak wiem, że jest zbyt wiele osób, już im robimy cele. W sumie mogę dać te drzwi jedne, żeby były trochę otwarte. Niech będą cały czas otwarte. Ten tutaj patroluje dwójkę, drzwi cały czas otwiera. Przecież nawet mógłbym mu dać, żeby chodził kawałeczek dalej, żeby... O, otwiera trzy pary drzwi non-stop. Tylko jedne muszę mu otwierać. Chociaż nie do końca, bo on i tak tutaj w sumie gówno robi, tylko bardziej przeszkadza. Chociaż, niech będzie. To oni pomalutku budują. Co, zobaczymy się, bo ja wiem za jakieś 2 minuty, jak oni to zbudują. Chwilę to zawsze im będzie zajmować. Na początku to będzie trochę nudne. Właśnie przy okazji tutaj dałem klonu. Dział szpitalny, biuro, izolatki. Izolatki, o tym zapomniałem. Dobra, to się zrobi przejście tutaj do takiego małego pomieszczenia, gdzie będzie jakieś 5 izolatek, 6. Ale na razie to nie jest aż tak na dla nas ważne.
No i to teraz im podskoczy, nie przyjmiem szybko na dwóch więźniów. No. Boże, trochę bym chyba im za dużo dałem budynek wybudowy na start. Jestem minus cały czas dolary, bo nie mam zysku, bo już skończyły się drzewa. Tego nie przemyślałem. Myślę, że tutaj zrobię jakieś miejsce do odwiedzin. Albo myślałem jeszcze wcześniej na dole. Na pewno tutaj zrobię jakieś miejsce z pracami. I takie bloki więzienne będziemy budować. 120 osób. Wtedy jeszcze dostanę jakieś 100 tysięcy plus minus za dotację, że do 100 osób to minimum podniosłem. No, stratny raczej aż tak nie będę. Może tylko przez dopóki będą to budować, dopóki się wiecie, to wszystko nie zbuduje. Generator to jeszcze wytrzyma. Wytrzyma ten blok, a później będzie trzeba już nowy dawać. Ale generatory to generatory. W końcu to jeszcze nie ma 41 rozmiaru. No, trochę więcej. 41 na ile? Jakieś, pewnie, 90? Drugi. Duży ten budynek. Tutaj mi już pomału kończą, została tylko taka część, cząstka. Tak, wiem, że jest zbyt wielu więźniów. Na serio się o tym domyśliłem. Jedną rzecz bym chciał tutaj zrobić. Niech oni mi to dalej budują. Ja tego pomieszczenia nie uznaję, że to jest w ogóle tamten. Biuro. To są trzy biura. Cztery biura. Dobra, i to będzie ostatnie biuro dla prawnika w naszym pierdlu. W sumie nie wiem, ten prawnik zawsze mnie przerażał swoim wyglądem. Po prostu był taki do mnie dziwny. Zawsze się bałem postaci tego strażnika. Wiecie? Dobra, dajmy jeszcze to biuro. Widzę, że czas nam się kończy na odcinek. No zostamy nam jeszcze. Dobra, dam nam 4 minuty do pełnej 21:50. No, okej. Teraz dostanę trochę hajsu, bo czekajcie, czy ja już to wykonałem? To konserwacja więzienna, odlokuj i konserwację przez biurokrację mam, sprzątanie poprzez biurokrację mam, ogrodnictwo poprzez biurokrację mam, brygadzistę zatrudniłem, dwóch woźnych i ogrodnika. Czyli to są łatwe hajsy. Git, dostałem hajs. 10 staczników. Dobra, i co jeszcze muszę zrobić? Przydzielić trzech strażników do patroli. Okej, to będzie proste. Ja tych patroli raczej nie robiłem, ale. Nie chcę. Tylko chciałem dać tego. Tylko jednego tu zostawiamy. Wiecie? Chyba co jeszcze bym tutaj mógł szybko zrobić, żeby zdobyć trochę pieniędzy. Chyba na razie nic. Dostanę 40 tysięcy, jak będę miał trochę więcej więźniów, ale na razie miejsca w więzieniu. Ale żeby to osiągnąć, muszę mieć zbudowany budynek, który się właśnie za chwilę zbuduje. To ja już bym nawet kabel pociągnął. Myślę, że gdzieś z tego miejsca przeciągniemy zawsze kable przez wszystkie cele. Chociaż nie, poczekamy chwilę. Jak się to zbuduje, bo widzę, gra mi spowalnia, gdy jestem w tamtym trybie. A chciałbym, żeby mi to zbudowali w Trymiga. Patrzę, że są zmęczeni. No jak to jest z zadowoleniem? Staff morale? Git. Zyski 255 dołków. Błagam, szybciej to róbcie. To już wszystko.
Teraz każemy im zrobić tutaj ściany. Dobra, poróbmy szybko te ściany. W sumie nie wiem, ja to wyposażenie skopiuję i będę wklejał do tych budynków. W sumie nie wiem, po co ja tak robię, jak wystarczy, żebym skopiował jeden i po prostu później go obracał i wklejał. Ale ja przyzwyczajenie do Rimworlda, że się kopiować nie da, więc w sumie wiecie, chwilę spędzę, to zbuduję. Ale później będę się cieszył, że sam coś zrobiłem, a nie kopiowałem tego. Dobra, skończył się nam czas, ale jeszcze tylko wstawmy tutaj drzwi. Tak, wiem, przedłużam, ale chyba wam się to podoba, w końcu macie dłuższe filmy. Jak to ma na 5, to na trzeciej kartce będzie szerokości wstawione drzwi. Idzie to jakoś. Teraz uzupełnimy tylko jedną celę, a resztę po prostu tu przekopiuję. A, jeszcze jedna rzecz, najważniejsza w sumie. W sumie druga najważniejsza, bo woda chyba. Nie, chociaż jedna z ważniejszych nawet. Dobra, to będzie trzeba tu ładnie połączyć. O. Git. Chcę, żeby przez każdą celę przechodziła kabel. To trochę będzie im łatwiej się wykopywać, ale nie będzie aż takiego problemu z prądem. Taką celę też damy po dwie żarówki. To raczej nam za bardzo generatora nie obciąży. A i może dajmy też tak przez całą stołówkę na szerokość. I dajmy jeszcze tak, o. Dobra, i git, i będzie prąd. Niech mi to teraz szybko budują. A, nie mogą wejść, tak, bo im nie dałem drzwi. Brawo ty, brawo ja. Gdzie jest jakiś mój robotnik? Kontrol lewy. I tu ma gigantyczny priorytet. Niech mi to robią. Niech to zrobią. Idź zanieść te drzwi, żeby mogli wejść i wychodzić w ogóle. Uff, proszę. Masz projekty? Masz. Już możecie tu wejść. Na razie nawet dwa więźniom zostawimy te drzwi na otwartym. Więźniowie nam raczej nie zwijają, ale dobra, to co, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja byłam Ryczką. Na razie, no i cześć, papa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry. Prison Architect. Pa, pa.